Szanowni Państwo, bardzo miło przywitać na trzydziestej sesji Rady Dzielnicy. Porządek obrad macie przed sobą. Druk numer 3 jest jedynym drukiem, który musimy wprowadzić w trybie nagłym. Dotyczy listy rankingowej na rok 2014. I kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku, proszę, to jest druk numer 3, tak? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 16, Panie Przewodniczący? Ta ma 13 czy 14? 13 pisze. No to proszę sobie poprawić, bo to ma być 14. Zaraz. Proszę poczekać, proszę poczekać. Ten zostaje. Ten zostaje na 2013. Czwarty w takim razie. Tak jest. Ten zostaje. Ten jest 2013. Natomiast druk czwarty, niestety się drukuje. Dotyczy listy rankingowej placówek na rok 2014. Bez kwot zadania są wymienione w dużej liczbie ze względu na to, że w tym roku mamy problem z środkami inwestycyjnymi. Problem polega na tym, że mamy ich za mało wykazanych w budżecie dzielnicy i to stwarza pewną trudność, ponieważ mamy na wydatkach drogowych około w tym momencie 200 tysięcy złotych, które nie ma pewności, że zostaną na pewno wydane. A przenieść ich na bieżące nie możemy, bo nie wykazujemy, że mamy 35% wydatków inwestycyjnych. Dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku będziemy starali się wykonać pracę tam, gdzie w tych placówkach, w których będzie można wykonać prace inwestycyjne, a nie stricte remontowe. Ale to jest dopiero w przyszłości, jak będziemy mieli konkretną kwotę, którą mamy przyporządkować do tych placówek. Natomiast na chwilę obecną jest to sama lista, do Was samymi nazwami. Myślę, że tak nieformalnie możemy przejść do punktu czwartego, ale tak nieformalnie. To znaczy, jeśli to są jakieś tematy do służb mundurowych, to proszę zgłaszać teraz, a potem w tym punkcie po prostu szybciej nam pójdzie, jeśli już część zostanie mówiona teraz. Proszę. Ja mam prośbę. Samochody, które parkują przy tym nowym centrum, Klinika Krakowska, parkują samochody, nie ma nawet jak autobus przejechać przez ulicę. Fakt faktem, ulica w przyszłym roku ma być modernizowana, tak żeby powstały tam suki unieważniające stawiane samochodami, ale do przyszłego roku to jest chyba zasadna prawda, żeby zwrócić na to uwagę. Także nawet autobus jak wykręca, to nie ma jak wyjść. Fakt faktem to jest na łuku. No to jest na łuku. I sytuacja jest taka, że jak jedzie autobus, to zdarza się czasem, że on nie może przejechać, jak jedzie nawet osobowy. Osiedla Krowodrza Górka i chciałabym, żeby Państwo również tutaj wysłuchali takich sugestii ze strony mieszkańców, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na naszym osiedlu i między innymi zwrócono uwagę na problemy z barykadowaniem chodników przez kierowców. Matki z dziećmi, z wózkami nie mogą przejechać, ponieważ na chodnikach w dalszym ciągu na ulicy Różnikarskiej, Kluczborskiej, Krowoderskiej, Zuchów samochody tak parkują, że nie da się przejechać. Ale to było po wyjściu już Pana. Właśnie o to chodzi, ta Pani zgłosiła to po wyjściu. Kolejna sprawa są ich dzień. Dzień liczymy na straż miejską, natomiast w nocy zgłoszono kilka punktów, gdzie odbywa się picie, dewastowanie terenu i to są nowe punkty, ponieważ chodzi o plac zabaw na ulicy Różnikarskiej, taki wspólnoty mieszkaniowej plac zabaw. Tam się pojawiły trzy sklepy z alkoholami, więc nic dziwnego, że znaleziono sobie nowe miejsce do picia. W dalszym ciągu jest to też Wojsko Szkolne Gimnazjum nr 12.
No i alejki na Krowoderskich, między Kluczborską a Krowoderskich ZUF-ów Państwo zgłaszali. No kilka jest właśnie takich po KFC, miejsc, gdzie no niestety już proszą mieszkańca, żeby częściej te miejsca sprawdzać. I ponowiono prośbę o rozjeżdżanie. Pan Przewodniczący widział wczoraj, jak z dużą szybkością jeździły samochody po alejce dla pieszych między pętlą tramwajową a gimnazjum numer 12. Teren tylko dla pieszych, tymczasem samochody sobie robią co chcą. Także serdecznie proszę, żeby w dalszym ciągu monitorować tą sprawę, dopóki słupków tam nie postawili. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy dalej do punktu, w którym jesteśmy, czyli porządek obrad. Druk numer 4 wszyscy Państwo mają. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad? Proszę podnieść ręki. Dziękuję. 16 za, 0 wszystkich wstrzymujących. W związku z tym poddaję pod głosowanie cały porządek obrad. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 16 za, 0 wszystkich wstrzymujących. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. A w związku z brakiem uwag do protokołu z 36 sesji stwierdzam, że protokół został przyjęty. No i przechodzimy już teraz do punktu 4, który już nieformalnie zaczęliśmy. Ja tylko chciałem bardzo podziękować w ogóle za ten udział w tych spotkaniach, szczególnie ostatnich trzech, bo co zaobserwowaliśmy po spotkaniu na Stachiewicza, że jak jest policjant i jest strażnik miejski, to ludzie mniej krytykują te służby. Także tylko już krytykują, jak jest coś rzeczywiście ich tam bolącego, a nie wymyślają, że tak powiem, na zasadzie, bo sąsiad powiedział, to ja też dodam. Więc to jest cenne i za to dziękujemy. Tutaj też chciałem panu kierownikowi strażnickiej powiedzieć, że tamten temat, który się pojawił, pan naczelnik do mnie dzwonił, to takiej sytuacji nie było na tym spotkaniu. Znaczy ja byłem na nim cały czas i nie widziałem, żeby jakiś strażnik miejski się niegrzecznie zachował, więc nie wiem, kto jakiegoś okulka chciał włożyć, że tak powiem, ten temat, ale wszystko przebiegło jak najbardziej tak, jak miał przebiec po prostu. Rzeczowa odpowiedź, może nie taką, jakby ktoś chciał usłyszeć, to też o co odpowiedź pewnie i trzeba ją rozumieć, a nie stwierdzić, że jest, że ktoś się zachowuje nie w porządku, bo nie mówi tego, co chcemy usłyszeć. No, to nie jest to. Tak, z mojej strony chyba tyle i oddaję głos radnym, czy chcą jeszcze coś powiedzieć. Nie widzę, no to bardzo dziękuję, no i zapraszam na miejsce. Mamy nadzieję, że będziemy mieli możliwość gościć.